Cześć, tu Ola Kwaśniewska, a to kolejny odcinek podcastu Jestem kobietą marki Jest Biżuteria. Razem z naszymi wyjątkowymi gościniami i gośćmi będziemy zastanawiać się, jak tworzyć świat, który będzie dla nas, kobiet, lepszym miejscem. Zanim zaczniemy, chciałabym Cię zachęcić do wspólnego budowania społeczności, która dąży do równości i empatii. Zaobserwuj Jest Biżuteria w mediach społecznościowych i odkrywaj razem z nami świat kobiet. Zaczynamy? Witam serdecznie w trzecim odcinku nowego sezonu podcastu Jestem Kobietą, a moją gościnią jest wspaniała Daria Abramowicz. Ja się tak strasznie cieszę, że przyjęłaś zaproszenie tego podcastu, że sobie w ogóle nie wyobrażasz tego. Daria jest oczywiście psycholożką sportową, oczywiście najbardziej znana ze współpracy z Igą Świątek. I Daria, ja bym chciała dzisiaj wykorzystać Twoją wiedzę i doświadczenie, albowiem spotykamy się w odcinku styczniowym. Więc chciałabym wykorzystać tą wiedzę i to doświadczenie głównie z obszaru samodoskonalenia. Jak dobrze wiemy, styczeń to jest taki moment podsumowań, postanowień, stawiania sobie celów. I generalnie wydaje mi się, dużo jest takiego optymizmu co do tego, że w tym roku będziemy tą najlepszą wersją siebie. Natomiast pierwsze pytanie, które chciałabym ci zadać, to czy my naprawdę musimy być najlepszą wersją siebie? Przede wszystkim dzień dobry, noworocznie, styczniowo. Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo cieszę się, że mogę z Tobą rozmawiać. Tak jak Ci napisałam, jakby staram się ja być dzisiaj, no właśnie, nie wiem, czy najlepszą wersją siebie, ale postaram się sprostać tym pytaniom i mam nadzieję, że to będzie wartość dodana. No nie wydaje mi się, żeby była taka potrzeba, żeby być tą najlepszą wersją siebie, ale wiesz co, przede wszystkim myślę, że warto, żebyśmy się trochę skupiły na takim poziomie definicyjnym, po co to w ogóle znaczy ta najlepsza. Właśnie chciałam się na tym najpierw skupić. A no dobra, no to chodźmy z tym. Najlepsza wersja siebie, bo czy to znaczy, że chcę opierać się i bazować na swoich zasobach, na swoich mocnych stronach, w tych obszarach, w których się realizuję zarówno osobiście, jak i zawodowo. Czy na przykład oznacza to ta najlepsza wersja siebie, dążenie do perfekcji w różnych rzeczach, którymi się zajmuję i które robię, czy wreszcie może jest to związane na przykład, choć tu akurat właśnie jest to bliskie perfekcjonizmowi, jakaś to próba zaspokajania czyichś lub własnych oczekiwań. No więc właśnie, bo mi też ta najlepsza wersja siebie kojarzy się z tym, że to są jakieś kolejne oczekiwania, które narzucamy same na siebie. Że znowu coś, jakieś oczekiwania, którym trzeba sprostać, trochę nie wiadomo dlaczego. Bo to jest dla mnie trochę pytanie właśnie, czy najlepszą, czy tą wystarczającą, nie? Ta wystarczającość to jest taki trend w ostatnich latach. I dla mnie to bycie wystarczającą oznacza, że jesteś tą najlepszą wersją, ale w ramach swoich ograniczeń. Czyli jakby nie forsujesz tych ograniczeń, nie próbujesz koniecznie wykroczyć poza nie, tylko robisz tyle, ile się da, to, co się da, ale no, w ramach tego, jaka jesteś. Myślę, to, co chcesz, prawda, to, co potrafisz, to, co też sprawia ci przyjemność, bo to w ogóle byłoby wspaniałe, gdybyśmy mogły tak robić. Ale też cały czas sobie myślę o tym, no dobrze, ale kto nam oceni, czy my jesteśmy taką wersją siebie, czy inną wersją siebie, czy tą najlepszą, czy my same oceniamy, prawda, czy znowu opieramy się na tym, co mówią inni. Bo ta wystarczająca wersja również może być wspaniałą. I nic absolutnie tutaj nie stoi na przeszkodzie. I między innymi w tym obszarze pracy, którym ja się zajmuję, czy też w pracy przede wszystkim ze sportowcami, tam, gdzie weryfikuję ich nieustannie wynik, kort, basen, bieżnia, czyli czas, czyli jakiś rezultat, który ci sportowcy osiągają, to dążenie do tej najlepszej wersji siebie w kontekście jakichś tam kryteriów, prawda, mniej lub bardziej obiektywnych, czasami potrafi naprawdę zapędzić w ślepy zaułek. No więc właśnie, jaki to jest ten ślepy zaułek? To przede wszystkim mówimy dzisiaj coraz więcej właśnie o perfekcjonizmie. Ja sobie teraz ostatnio podsumowywałam sezon nie tylko w tenisie, ale w różnych sportach letnich i rzeczywiście z roku na rok o perfekcjonizmie mówimy coraz więcej. Mam też dużą przyjemność pracować ze środowiskiem biznesowym i tam tendencja jest dokładnie taka sama. Brené Brown w swojej książce Atlas of the Heart napisała, że tam, gdzie pojawia się perfekcjonizm, za rogiem czai się wstyd, a stany te, tendencje są nieustannie bodźcowane, nakręcane przez wywiercające się w głowę, powracające jak bumerang pytanie, co ludzie powiedzą. No i w ten sposób możemy właśnie dotrzeć do tego powiązania tej takiej względnej predyspozycji osobowościowej, predyspozycji charakteru, jaką jest perfekcjonizm,
i właśnie oczekiwań, o których już sobie wspomniałyśmy. Odpowiadania na pytanie, co ludzie powiedzą. No tak, tylko czy to trochę nie jest tak, że my sobie mówimy, my sobie zadajemy to pytanie, co ludzie powiedzą, a ci ludzie może nawet nie mają aż tyle do powiedzenia. Czy jednak to nie jest, same sobie tego nie narzucamy. To prawda, czyli mamy tutaj takie pytanie, które często pada w gabinecie psychoterapeuty czy psychologa, czy to jest o nich, czy to jest o nas. Mhm. Prawda? No i rzeczywiście najczęściej jest to o nas i wiąże się z pewnymi wyobrażeniami, a nawet bardziej konkretnie z przekonaniami, czyli z takimi naszymi zbiorem naszych myśli, sposobami, w jaki my postrzegamy przede wszystkim siebie, inne osoby i świat wokół nas. I przekonania, no jakie na przykład, że emocje to słabość, albo że co nas nie zabije, to nas wzmocni. To jest takie bardzo kulturowe, nie prawda? Nie znoszę tego. Mm. Nie znoszę. To jest jedno z takich powiedzeń, które moim zdaniem bardziej szkodzi niż pomaga. Ale zgodzisz się, że buduje bardzo wiele przekonań w bardzo wielu z nas? Absolutnie. Absolutnie, natomiast nie, no to jest po prostu, to po prostu nie jest prawda. Znaczy, tak. To są przypadki, w których to się sprawdzi, ale jest mnóstwo sytuacji, w których to, co cię nie zabiło, to jednak bardzo cię poraniło i nigdy już nie będziesz taka sama. Dokładnie. Bardzo silnym, częstym przekonaniem, szczególnie właśnie na przykład u sportowców, którzy dochodzą na przykład do jakiegoś wysokiego poziomu i odnajdują się w jakimś nowym środowisku, jest na przykład takie przekonanie, to nie jest moje miejsce. I to też na przykład mobilizuje, prawda? I w jakich sytuacjach? Na przykład ktoś wygrywa bardzo ważne, prestiżowe zawody po raz pierwszy, jest na przykład stosunkowo młody i nagle wchodzi w taki świat, wiesz, sponsorzy, może troszkę biznesu, dorośli, a może ta osoba też już jest dorosła, ale jest to zupełnie nowe środowisko, pojawiają się na przykład jakieś wymagania ze strony tych sponsorów, ale też pojawia się większe zainteresowanie ze strony mediów chociażby i wyższy poziom samej rywalizacji sportowej. No i wtedy rzeczywiście te osoby zaczynają się zastanawiać, czy to jest moje miejsce i buduje się takie przekonanie, że nie, że sobie nie poradzę na przykład bardzo często, co bardzo mocno rzutuje na poczucie pewności siebie, poczucie skuteczności. A czy możemy to jakoś wiązać z tym, że właśnie bardzo często takie młode osoby, które osiągają sukces choćby na przykład w sporcie, chociaż też to samo jest w show biznesie, na przykład na rynku muzycznym, że ktoś bardzo młody ma jakiś bardzo duży sukces i potem ma duży problem, żeby ten sukces powtórzyć, prawda? No w sporcie tak. To jest bardziej mierzalne, że mamy takich zawodników czy zawodniczki, które wydają się być takim objawieniem, a potem jakoś nie są w stanie się w ogóle utrzymać na tej pozycji. Zdecydowanie. W sporcie prawdopodobnie, tak jak mówisz, będzie troszeczkę inaczej, dlatego że nie zmienia się to podstawowe wymaganie, nazwijmy to, które stawia przed zawodnikiem sport, czyli ciężkiej pracy, treningu. Nie zapominajmy, że możemy mieć dużo różnych zasobów dookoła, ale jakby fundamentem sukcesu w sporcie i wyniku w sporcie jest ta ciężka, bardzo ciężka, katorżnicza wręcz czasami praca. Jeżeli chodzi o biznes, show biznes, inne zawody ze środowisk high performance, no to tam to nie będzie aż taki... Nie będzie aż tak wyraźne bardzo często, no bo nie masz tego komponentu fizycznego. Bo umówmy się, tam nie ma ciężkiej pracy. Nie, absolutnie. Absolutnie, ale właśnie, to zmieniające się środowisko, nie, ale wiem, o czym mówisz. No to nie jest takie, jest więcej innych czynników, które w tamtym wypadku będą miały wpływ na ten sukces. I właśnie zwiększają się oczekiwania. My bardzo często wtedy... postępujemy w taki sposób, mniej lub bardziej świadomie, że nasz, ja to nazywam trochę takim naszym punktem ciężkości naszego skupienia, ten punkt ciężkości przesuwamy z pracy, tego, czym się właśnie zajmujemy, w ramach tego, żeby być właśnie wystarczającą wersją siebie chociażby, w stronę zaspokajania tych oczekiwań, udowodnienia tego, że no chociażby nie znalazłam się w tym miejscu przypadkiem, ten sukces nie był przypadkiem, potwierdzenia, powtórzenia, o którym powiedziałaś. I jeżeli do tego przesunięcia tego środka ciężkości dojdzie, no to zaczyna nam ta praca najczęściej właśnie nieświadomie uciekać. I siłą rzeczy dochodzi też do obniżenia jakości. Ale dlaczego zaczyna uciekać? Dlatego, że skupiamy się bardziej na
zaspokajaniu oczekiwań. Ale w sensie, że czy to znaczy, że pracujemy mniej wtedy? Jakby? Nie, ale, ale na przykład w troszeczkę niższym standardzie. Albo na przykład, już ci mówię to, znowu, analogia sportowa. No. Mamy kogoś, kto, no załóżmy, zdobywa medal Mistrzostw Świata. No i pojawia się wokół niego właśnie większe zainteresowanie, ale też większe obciążenia. Staje się na przykład osobą publiczną, zaczyna myśleć o tym. Bardzo często się tak dzieje, że sportowiec wtedy zaczyna słyszeć te głosy, na przykład dotyczące tego, że na następnej tego typu imprezie będzie faworytem, prawda? Więcej oczu skierowanych na tę osobę, większe oczekiwania dotyczące samego wyniku. Plus, z drugiej strony, na pewno słyszy te głosy, że to pewnie był przypadek, już pewnie tego nie powtórzy, dopiero będziemy szanować, jak powtórzy, dopiero wtedy udowodni swoją prawdziwą siłę i talent, pozycję, cokolwiek. I wówczas, kiedy ta osoba pojawia się po raz kolejny na arenie sportowej rywalizacji, relatywnie często zdarza się, że te pytania wywiercające się w głowę, właśnie co oni powiedzą, co oni sobie o mnie pomyślą, jak ja muszę zrobić, żeby potwierdzić, że to jest moje miejsce, że ten sukces nie był przypadkiem, ponieważ ja chcę to zrobić, prawda, no bo taki jest gdzieś tam docelowo właśnie cel, powoduje, że w samym momencie rywalizacji, już czysto w sporcie, na przykład ten zawodnik nie będzie tak skoncentrowany na tym, żeby technicznie jak najlepiej wykonać dany ruch. No ale dlaczego? Przecież to się łączy. Znaczy jakby na logikę jest większa szansa powtórzenia sukcesu, jeśli wykona co najmniej taką samą pracę, jak przed tym pierwszym sukcesem. W takiej samej jakości. No. Tylko, że nasza głowa czasami nie ma na to miejsca wtedy, kiedy zaczynamy rozważać wszelkie scenariusze. Pojawiają się w nas na przykład zniekształcenia poznawcze, pojawiają się negatywne przekonania i trudne emocje im towarzyszące. I nawet, jeszcze pamiętajmy w sporcie do tego, wtedy zwiększa się napięcie, które nam towarzyszy. Odczuwamy większy stres, wyższy jego poziom, co powoduje, że ciało sportowca po prostu gorzej funkcjonuje. To jest sport. No ale to jest sport. I teraz z tego, jakbyśmy się tak przenieśli na życie mniej związane z wysiłkiem fizycznym i na inne obszary funkcjonowania, to napięcie, które nam towarzyszy w związku z tym, że mamy pewnego rodzaju negatywne przekonania, mamy wątpliwości, próbujemy się porównywać i udowadniać, że będziemy tą najlepszą wersją siebie, wracając do tego, co powiedziałaś na początku, to napięcie, w którym funkcjonujemy, też przyczynia się do obniżenia nastroju, do coraz większych wątpliwości czasami, które wobec siebie mamy. I lęku. I na przykład docelowo także lęku. I wpadamy w pewnym sensie czasami w taką spiralę, z której trudno jest wyjść wtedy, kiedy już założymy na nasze oczy, nałożymy pewien filtr, przez który patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość, która często jest zupełnie inna niż to, co my budujemy we własnej głowie. Czy to w ogóle da się być tą najlepszą wersją? Zastanawiam się. No przede wszystkim pytanie, tak już trochę może prowokacyjne, czy istnieje w ogóle najlepsza wersja? Tak jak nie istnieje perfekcja, nie ma czegoś takiego, prawda? Możemy dążyć do doskonałości, możemy dążyć w sporcie do jak najlepszego wykonania danego ruchu w sposób techniczny. W naszym rozwoju zawodowym możemy dążyć do tego, aby jak najlepiej zrealizować dany projekt, ale schodząc znowu do poziomu definicyjnego, jak najlepiej nie oznacza perfekcyjnie. Mm-hmm. Nie ma czegoś takiego. Właśnie nawet też tak myślałam o tych, o sporcie, o tenisie w szczególności. Czy w ogóle są tacy zawodnicy, którzy, o których można powiedzieć, że osiągnęli perfekcję, już nie było czego poprawiać? Nie, nie ma, prawda? Absolutnie. Nawet ci najwięksi, tam zawsze jest jakieś pole do pracy jeszcze. Oczywiście, że tak. Mamy w historii sportu takim najbardziej jaskrawym przykładem, który porusza się w momencie, kiedy mówimy o perfekcji, jest Nadia Comaneci i słynny wynik, perfekcyjny wynik w gimnastyce, który ona osiągnęła podczas Igrzysk Olimpijskich. Perfekcyjny. Wyższej noty już się osiągnąć nie dało, ale czy nadal to oznacza, że nie dałoby się zrobić czegoś lepiej technicznie? Pewnie tak, pewnie da się, szczególnie kiedy mijają kolejne lata, sport się rozwija i sport się zmienia, więc ta perspektywa i świadomość tego, że ta perfekcja nie istnieje, że ideał nie istnieje, czasami kiedy to zaakceptujemy, ale tak naprawdę sobie to zinternalizujemy, też pozwala w pewnej mierze dać nam troszeczkę większą szansę i dołożyć się do tego, żebyśmy się czuli bardziej wolni i swobodni w tym, co robimy i jak żyjemy. A jak wykorzystałabym teraz tutaj ciebie do takiego, w takiej wersji poradnikowej,
jak stawiać cele, żeby to miało sens? Bo wyobrażam sobie, że pewnie wy nie stawiacie celów w ten sposób, że w tym roku celem jest wygranie szlema albo utrzymanie rankingu, prawda? Czy to zatrzymajmy się nad tym przez chwilę, bo to jest bardzo ciekawe zdanie. To, co powiedziałaś. Wygranie szlema lub utrzymanie rankingu. Znaczy, ale to jako przykłady. No tak, ale zobacz, to jest super ciekawe. Dlaczego, czy wygranie szlema może być celem? Jak najbardziej. No jest to nastawione na coś, co chcemy zdobyć. Chcemy to zrobić, chcemy to zrealizować. Zaraz powiem jakby, jak w praktyce się z tym pracuje, w tej wersji poradnikowej, o którą prosisz. Natomiast cel w postaci utrzymania czegoś, na przykład utrzymania pozycji numer jeden, powoduje, że czasami zaciągasz ręczny hamulec wtedy, kiedy wychodzisz na kort, bo zaczynasz grać po to, żeby nie przegrać, bo chcesz coś utrzymać, a niekoniecznie po to, żeby coś wygrać, żeby coś zdobyć. I dlatego powiedziałam, że to jest bardzo ciekawa zbitka i bardzo ciekawe zdanie. I akurat zawodniczka, z którą mam przyjemność pracować, wprost mówiła o tym w przestrzeni publicznej w tym roku, że pojawił się taki moment w tym sezonie, kiedy takie negatywne, niekonstruktywne przeformułowanie zrobiła i wykonała naprawdę solidną pracę, żeby sobie to, mówiąc kolokwialnie, odkręcić. No i jak w takim razie robić tak, żeby było adaptacyjnie i konstruktywnie? Przede wszystkim, kiedy ja pracuję z celami, z osobami, które wyznaczają sobie cele, dla mnie sam cel jest takim checkpointem, ale nie on jest najważniejszy. I wiem, że brzmi to nieco wywrotowo, ale z mojej perspektywy najważniejsze są zasoby i działania, których my potrzebujemy do tego, żeby ten cel osiągnąć. Bo na co dzień, kiedy wyznaczymy sobie cel w postaci, no na przykład zrobienia jakiegoś wyniku finansowego w kwartale, chociażby, taki cel zawodowy, to i tak musimy się zastanowić, co my mamy, co pozwoli nam to osiągnąć w sobie i wokół siebie i czego potrzebujemy w sobie i wokół siebie, żeby to osiągnąć, czego być może jeszcze nie mamy i co my musimy realnie zrobić. I dopiero z tym pracujemy w taki bardzo organiczny sposób, dzień za dniem, a cel, jak to się mawiało dawniej w psychologii sportowej, jest w pewnym sensie efektem ubocznym pracy, którą my wykonamy. Czyli celem jest droga. Nie chciałabym zabrzmieć to jak pewien popularny pisarz. Paulo Coelho, wiadomo, ale trochę tak jest. I w sporcie znowu, gdzie, zobacz, jak to się składa z tym poprzednim wątkiem, o którym rozmawiałyśmy, kiedy istnieje gdzieś na horyzoncie to pytanie, co ludzie powiedzą, kiedy istnieje ryzyko, że tak nas troszkę cyk skręci w stronę zaspokajania tych oczekiwań innych ludzi, bo nie do końca być może się czujemy pewni, no to jeżeli byśmy się tak skupiły, że sam cel i myślały cały czas o nim i to byłoby po prostu coś, co nawigowałoby nami i było sensem naszych działań, no to łatwo można w tę stronę wtedy pójść. Jeżeli natomiast w ramach tego, co robimy, czym się zajmujemy, jak się realizujemy, zaczniemy tę energię wkładać realnie w te prace i w te działania, które potrzebne są do tego, żeby ten cel gdzieś w pewnym momencie osiągnąć, to paradoksalnie jest to nieco łatwiejsze, tak dzień za dniem do realizacji, do życia, ale też właśnie do tego, żeby chociażby zaakceptować to, że czasami wykonamy dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, że ten proces to maraton, a nie sprint. To jakbyś miała to przełożyć na, tak żeby to było zrozumiałe dla wszystkich, na taki przykładowy plan. Jakby jaki cel... zastanawiam się, czy z mojego życia coś mogę, ale boję się, że zaraz powiem na głos coś, a potem będę żałować, że się nie wywiązałam. Się okaże, jestem beznadziejna w tych celach. No ale zobacz, ale właśnie, nie, że ktoś się nie wywiąże, jest beznadziejny w celach. W sporcie też się czasami tak dzieje, w biznesie też się czasami tak dzieje i wtedy sobie siadamy i dokonujemy tak zwanej weryfikacji. Czasami też dzieje się tak, że osiągamy nasz cel szybciej niż zakładaliśmy. Znowu sport, jaskrawy przykład. Ktoś wyznacza sobie cel zostania numerem jeden w swojej dyscyplinie sportu na świecie. My zresztą byliśmy w takiej sytuacji, mogę to powiedzieć, w 2022 roku celem rzeczywiście było zdobycie pozycji numer jeden w rankingu WTA. No i nagle Benz jest marzec i to się dzieje.
No ale zostaje jeszcze 5 miesięcy sezonu i wtedy też niezbędne jest przeformułowanie. Jeżeli to może powiedzmy, bo nie wiem, czy każdy się zna na sporcie, że akurat w przypadku Iggy to ten moment, kiedy została numerem jeden, był bardzo niespodziewany, bo to było poprzez rezygnację z kariery Ashley Barty. Tak. Więc to nie była... To było bardzo niespodziewane. Było to bardzo znienacka, tak. Tak. A to też a propos tej zmieniającej się nagle rzeczywistości i konieczności odnalezienia się w nowym miejscu, też taka sytuacja bardzo znamienna. Dokładnie tak. No to co, wymyśliłaś jakiś cel? Ale poczekaj, no i co? No i w marcu się stało i co? I to zmieniło, musiałaś jakoś przeformatować cały ten plan, czy musieliście na resztę, czemu no, rozumiem, że zmienił się, osiągniemy ten cel, na utrzymamy ten cel, jak rozumiem. No właśnie nie, bo my nie chcemy niczego utrzymywać. I w naszym zespole mamy taką narrację, w której mówimy, że na każdy turniej jedziemy po to, żeby go wygrać. O, i może to będzie zrozumiałe dla słuchaczy. Nie wiemy, czy to będzie możliwe, bo nie wszystko zależy od nas. Są inne zawodniczki, są różne okoliczności, mogą się wydarzyć różne rzeczy, ale zrobimy to i to, żeby ten cel osiągnąć. I na tym się skupimy. Czyli skupiamy się na takich składowych, na tym, co po drodze, a nie na tym, co na końcu, tak? Dokładnie. Czy to jest recepta na sukces? Dokładnie tak. Za starych czasów dawnych, kiedy w weekendowe popołudnia przy rosole i schabowym oglądało się skoki narciarskie, Adam Małysz mawiał, że nie wie, czy wygra turniej czterech skoczni, ale chce oddać dwa równe i dalekie skoki. Tak. I to też jest kolejna nieśmiertelna metafora z zakresu psychologii sportowej. To prawda. I pamiętam, jak zawsze dziennikarze to bardzo irytowało. Oni tak bardzo chcieli jakieś emocje z niego wyciągnąć. Coś, żeby coś innego powiedział. Zawsze to samo. Może coś kontrowersyjnego. Tak. No, to zawsze to samo. No wiesz, przejrzałam sobie takie statystyki jak dotyczące postanowień noworocznych. No to jeden z moich ulubionych tematów. Naprawdę? Mhm. I przeczytałam, że czekajcie, ja to mam. A, 74% badanych Polaków deklaruje, że stawia sobie cele na nowy rok, aż 74%. Mhm. Ale co czwarta osoba wytrzymuje w postanowieniach dwa tygodnie lub krócej, a tylko 4% badanych wytrzymuje w tych postanowieniach dłużej niż pół roku. No. Więc jak to zrobić skutecznie? W ogóle, to mam takie poczucie, że jednak coraz, tak jak my się tutaj podśmiewamy leciutko z tych postanowień noworocznych i z tych statystyk, to mam takie poczucie, że jednak coraz więcej z nas wie, że coś jest nie halo z tymi postanowieniami noworocznymi, że coś chyba nie do końca ten system ich, nie tyle może nawet wyznaczania sobie tych celów, przede wszystkim realizacji, nie do końca chyba jest skuteczny. I rzeczywiście tak jest. Dlaczego? No po pierwsze dlatego, że cele stawiane w ramach postanowień noworocznych najczęściej wyznaczamy sobie pod wpływem emocji, jakiejś ekscytacji, właśnie poczucia, że to jest jakiś moment przełomowy, nowy rok. Ten bodziec sprawia, że zabieramy się za to i szkoda na przykład, może warto byłoby to sprawdzić, bo ja chyba nie widziałam nigdzie, ile osób z tych, które wyznaczają sobie postanowienia noworoczne, wyznacza sobie też cele w podobnym jakby systemie, wiesz, w pozostałej części roku, nie? Na przykład. Ale takiej dokładnie statystyki nie widziałam, ale widziałam inną, z której jednak wynikało, że te cele, które sobie, że jeśli stawiasz cele na początku roku, to jednak jest większa szansa, że je zrealizujesz niż w innym momencie roku. Że jednak jest jakaś skuteczność większa tej magii początku roku. No tak, bo rzeczywiście umówmy się, że ten bodziec ma znaczenie i on rzeczywiście może bardzo wspierać motywację. Natomiast poza motywacją mamy jeszcze determinację i to jest taka predyspozycja, która już bardziej dotyczy konkretnej aktywności, żeby coś zrealizować. No ale wracając do samego początku, bardzo często wtedy, kiedy wyznaczamy sobie postanowienia noworoczne, dochodzi do pierwszego, mówiąc w cudzysłowie, zgrzytu. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej robimy to w sposób zbyt złożony i zbyt skomplikowany. Czyli na przykład mówimy tak, moim postanowieniem noworocznym jest to, żeby żyć zdrowo. Nie będę jeść słodyczy, rzucam palenie i będę chodzić 3 razy w tygodniu na siłownię. A każdy z nas ma w sobie coś takiego, co nazywa się kolejną predyspozycję, którą nazywamy samokontrolą i silną wolą. I bardzo znany psycholog Roy Baumeister kiedyś powiedział, że samokontrola i silna wola są w pewnym sensie jak mięsień. To znaczy, możesz je trenować, ale one się męczą. To tak, jak będziesz dźwigać sztangę i możesz wykonać ileś powtórzeń, dopóki twoje mięśnie nie odmówią posłuszeństwa i nie będziesz musiała tej sztangi odłożyć. Podobnie jest z samokontrolą i z silną wolą. Warto, wręcz trzeba dawać im troszkę przerwy i wytchnienia,
od ich, w cudzysłowie, pracy, po to, żeby mogły się regenerować znowu, podobnie jak mięsień. No i wreszcie, jeżeli my je tam trenujemy, A możesz jeszcze rozwinąć to poprzednie? No. Jakim, co to znaczy w praktyce, żeby dawać im odpocząć? To właśnie zaraz ci powiem. Dobrze. I ostatnia jakby cecha jest taka, że jeżeli my je trenujemy, to podobnie jak z mięśniami, one stają się coraz silniejsze, czyli coraz więcej mogą znieść. Mhm. I teraz przekładając z psychologizmów, jak to mówi moja zawodniczka, na nasze, jeżeli mamy sobie to postanowienie w postaci żyć zdrowo i w ramach tego będziemy chodzić na te siłownie, rzucać palenie i będziemy się zdrowo odżywiać, to ten ciężar jest zbyt duży dla naszych zasobów. W związku z czym przede wszystkim pierwsza rada poradnikowa, wyznaczać sobie bardziej konkretne cele i takie, które na początku będą nas mniej kosztować. I metodą małych kroków sobie ewentualnie później dobudowywać. Spokojnie sobie zacząć na przykład tej aktywności fizycznej i jeżeli się w tym utrzymujemy, i na przykład przede wszystkim widzimy jakieś efekty, bo to też zachęca nas do kontynuowania naszych działań, to potem rozważmy spokojnie, żeby sobie coś dodać. I też może na spokojnie, że może na razie raz w tygodniu coś, albo dwa razy w tygodniu, a nie, że codziennie. Dokładnie tak. Metoda małych kroków i dozowanie tych obciążeń, podobnie jak z tą naszą metaforyczną sztangą. To, co jest niesamowicie istotne w przypadku realizowania jakichkolwiek celów, zwłaszcza postanowień noworocznych, którym na początku towarzyszy ten entuzjazm i poczucie szansy na zmianę w związku z nowym rokiem, to, drodzy państwo, korzystajmy z sieci wsparcia społecznego, czyli z osób wokół nas, które będą nam kibicować, które właśnie będą nas wspierać, będą też czasami naszą taką emocjonalną przystanią na drodze do tego, żeby wprowadzać zmiany. Czyli na przykład dobrym pomysłem by było dogadać się z kimś, kto ma podobny cel, na przykład jak i robić to razem. Albo w tym celu akurat, choć konsekwencji korzystania z mediów społecznościowych mamy też sporo negatywnych, ale jednym z dobrodziejstw może być chociażby dzielenie się w tej przestrzeni naszych znajomych wirtualnych tym, co robimy, bo to też może stanowić bardzo fajne wsparcie i mobilizację. Tego chociażby, żeby nie rezygnować, prawda? Właśnie to jest dla mnie ciekawy wątek, wiesz, bo ja mam takie bardzo mieszane uczucia co do tego, bo z jednej strony myślę sobie, że jakby absolutnie rozumiem, że jak się dzielisz, i znam takie osoby, które bardzo dzielą się tym, że właśnie zrobiły jakiś trening, że tam nagrywają te treningi, wrzucają i mówią, że to je w nich podtrzymuje tą motywację, bo jakby wszyscy wiedzą, że to robią, a we mnie to od razu powoduje jakiś taki strach, że zostanę rozliczona jakoś z tego, wiesz, że potem przestanę i się zorientują, że przestałam, że ja tu się zobowiązałam i ja już nie mogę. I tak głupio wyszło, że wiedzieli, że mi tej pary starczyło tylko na ileś tam. No i to jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że tak pracujemy zresztą w performance psychology, staramy się uszyć te strategie na miarę, bo każdy z nas jest inny. I dokładnie to powiedziałaś, prawda? I dla jednych jest to bardzo wspierające i bardzo im pomaga, a dla kogoś innego może budzić tak naprawdę dodatkowe napięcie i być w jakiś sposób obciążające. I tak pracujemy czy ze sportowcami, czy ja pracuję z innymi osobami, które do mnie trafiają, że w ramach jakiegoś założenia, no właśnie celu, który te osoby mają, staramy się tak uszyć na miarę te strategie, żeby pasowały tym osobom. Cześć, chwila przerwy. Czy rozmowa jest dla Ciebie wartościowa? Jeśli tak, zaobserwuj nasz podcast i wystaw ocenę, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć z naszymi treściami do większej liczby kobiet i wspólnie budować lepszy świat. Dziękujemy. A to, co powiedziałaś o tym, żeby dać odpocząć tej silnej woli, co to znaczy? A to znaczy, żeby czasami na przykład w naszej aktywności fizycznej, jak sobie zaczynamy wraz z nowym rokiem chodzić na tę już naszą siłownię przykładową, chociażby, żeby dawać sobie dni wolne, żeby sobie pójść na masaż raz na jakiś czas, dawać sobie nagrody za to, że robimy dobrą robotę. Oczywiście obserwować swoje postępy, doceniać te postępy, dlatego że my w ogóle, mam nadzieję, że tak nie za dużo tych dygresji, ale to jest akurat niesamowicie ciekawe. Zobacz, mamy coś takiego, Michaela Shiffrin, narciarka alpejska zresztą, powiedziała o tym, że mamy takie dwa stadia tej naszej sportowej akurat roboty, earning process i achievement moment. To znaczy jesteśmy, i to co się dzieje, jesteśmy na tak skupieni na pracy, na dążeniu do tych celów, na tej robocie, na tym realizowaniu tych naszych kolejnych założeń, czyli na przykład sportowcy rywalizujący co tydzień są skupieni, trening, dostosowanie się do nowego miejsca, przygotowanie się do zawodów, osiągają ten cel, dobry rezultat, wygrywają lub zajmują miejsce w czołówce,
I to jest taki moment, którym warto jest wcisnąć na sekundę przycisk pauzy, czyli właśnie dać to wytchnienie i to docenić. Docenić ten wysiłek, docenić siebie, docenić właśnie być może swoją sieć wsparcia. A sportowcy we współczesnym świecie bardzo często myślą sobie wtedy tak. Dobra, mam samolot, muszę lecieć w następne miejsce, muszę zrobić regenerację, muszę zjeść, tu muszę się rozliczyć, zrobić, wymeldować się w hotelu, a dobra, to lecimy. I to kompletnie ucieka. I w naszym codziennym życiu i w innych obszarach, w których my funkcjonujemy, czy to w naszym obszarze rozwoju zawodowego, czy w naszym życiu osobistym, nam też troszkę uciekają te momenty takich małych celebracji i doceniania siebie. A tak naprawdę wtedy, kiedy przychodzą do nas mniejsze lub większe kryzysy, to właśnie i wspomnienia, i to docenienie, i te mocne bodźce pozytywne, które my sobie zapisujemy w naszej pamięci, będą nam pomagać przez to przechodzić. A to, że kryzys prędzej czy później przyjdzie, to przecież wszyscy wiemy, takie jest życie. Jak rozumiem, to tyczy się też takich mniejszych rzeczy, czyli nawet jak sobie wymyśliłyśmy, że będziemy teraz trenować na przykład, bo chcemy być zdrowe i zgrabne, to żeby jak przychodzi ten moment, że nie wiem, masz jakąś pauzę, bo czasem to jest to, że nie wiem, rozchorowałaś się i nie możesz trenować. I wiem, że bardzo często jest taki mechanizm, że to już jest poczucie totalnej porażki, że po prostu nie masz i wręcz próba forsowania się pomimo choroby, bo przecież miałaś rozpisane, że dzisiaj, jutro powinnaś zrobić to i tamto, tak. Ileś tam kroków i no wiesz. A można w tym momencie dać sobie ten czas, skupić się na tym, jak świetnie do tej pory udało ci się utrzymać jakąś tam, utrzymać siebie w formie i że będziesz to robić dalej, ale to jest teraz ten moment na rekonwalescencję, i może właśnie na docenienie to, że faktycznie wdrożyłaś jakiś cel w życie, świetnie ci to wychodzi i jakby nie panikować. I na przykład w tej sytuacji, którą przytoczyłaś, zaakceptować też to, że powrót do zdrowia, jeśli to na przykład jest choroba, jest też naturalnym elementem dbania o siebie i naturalnym elementem tego procesu. A wakacje, na których będziesz się obżerać, to też jest zdrowe. Oczywiście. A ja tam już się nie mogę doczekać. I też można sobie na to pozwolić i odpuścić sobie w wakacje. Te cele, no. Ale tutaj dochodzimy, wiesz, do kolejnego tematu, bo że my tak potwieramy tyle tych pudełek, ale zobacz, jeżeli będziemy się eksploatować, nawet jeżeli cel jest takim, który dotyczy naszego zdrowia, bycia tą zdrowszą i bardziej, no właśnie, zgrabną, chociażby i bardziej fit. I lepszego są, jak mówię, tak? To przecież, jeżeli przesadzimy, jeżeli to nasze zaangażowanie będzie zbyt duże z kolei, to nasz organizm w pewnym momencie zastrajkuje. A my mamy kilka, tak my rozróżniamy to w psychologii wykonania, takich metaforycznych zbiorników z naszym paliwem. Mamy to paliwo poznawcze, czyli wszystko to, co dotyczy naszej koncentracji, tego, jak podejmujemy decyzje, wiesz, tego, jak myślimy na co dzień, czy nie czujemy się właśnie przebodźcowani chociażby i tak dalej, co w naszym współczesnym świecie jest szczególnie istotne. Mamy zbiornik paliwa emocjonalnego, czyli tego, jak regulujemy emocje, fizycznego, wiadomo, to wszystko to, co dotyczy naszego ciała, no i wreszcie mamy taki zbiornik paliwa społecznego, czyli tego, co dotyczy naszych relacji. I jeśli my się tam za bardzo zapędzimy i za bardzo wyczerpiemy to nasze paliwo, bez dawania sobie chociażby szansy na wakacje, dzień wolny, luźne popołudnie, fajnie spędzony czas z bliskimi osobami, zjedzenie czegoś, co niekoniecznie może znajduje się na samym szczycie rankingu najbardziej zdrowego pożywienia, to nie będziemy mieli równowagi. A my możemy być, i trochę znowu skoczę teraz na chwilę do naszego życia zawodowego, my możemy być najlepszymi ekspertami w tym, co robimy, mieć całą wiedzę świata, wszystkie umiejętności, całe doświadczenie, ale jeżeli nasze, w cudzysłowie, systemy zastrajkują, to nic z tego nie będzie. I tutaj też chciałam uściślić, bo my tak się skupiamy na tej wersji fit, na tym wszystkim, głównie dlatego, że faktycznie tego najczęściej dotyczą postanowienia noworoczne. Tak. Najczęściej dotyczą tego, żeby właśnie żyć zdrowiej, żeby schudnąć, żeby... zaraz tam było... poczekaj, bo ja to sprawdziłam. A, ograniczyć używki. No tak. Ale to tak naprawdę tyczy się wszystkiego, no bo bardzo... No zdarza się też tak, że te postanowienia są rzeczywiście takie bardzo samodoskonale
samodoskonalące, tak? Mm-hmm, tak, dobrze. Czyli, że nie wiem, nauczysz się, nie wiem, języka, coś, nabędziesz jakieś tam umiejętności po prostu. I nadal możemy sobie robić jakieś pauzy w tym, prawda? A nawet powinniśmy, bo właśnie dlatego, że po pierwsze, no, czysto psychofizjologicznie nie jesteśmy w stanie nieustannie, cały czas w takim samym rytmie, bardzo intensywnym rytmie robić wszystkiego. Pamiętajmy, że zdecydowana większość, wszyscy właściwie z nas, poza tym, że my mamy nasze postanowienia i chcemy się samodoskonalić, chcemy coś zmienić, wprowadzić jakąś zmianę, to my przecież prowadzimy niejednokrotnie bardzo intensywne życie rodzinne, życie zawodowe, więc tej energii nie potrzebujemy tylko na to, żeby dochować tego postanowienia i realizować nasze cele, no ale też na to, żeby nie dość, że efektywnie, to jeszcze w jakimś tam względnym dobrostanie żyć, prawda? Mm. To jest pierwszy czynnik, no a drugi czynnik jest taki, że chociażby to wytchnienie, ten powrót do równowagi, tankowanie tego paliwa, o którym powiedziałam przed chwilą, jest potrzebne do tego, że chociażby minimalizujemy, czy też zmniejszamy prawdopodobieństwo poniesienia niepowodzenia w tym, co robimy. No właśnie, to chciałam też powiedzieć, że też jeśli postawimy sobie cel, typu, że będziemy coś robić codziennie, albo że od teraz już nigdy coś tam, albo właśnie już zawsze coś, tak. To jest tak gigantyczna szansa porażki wpisana która, w to. Która potem nas automatycznie zniechęca do podejmowania kolejnych prób, prawda? Czyli reasumując, gdybyśmy miały postawić sobie cel idealny, to po pierwsze jest to cel dość szczegółowy. Byłoby dobrze. Nie, tak. Nie jest za wielki. Taki, wiesz, co jest taki akronim? Kosmos. Mówimy, że, teraz uwaga, bo egzamin, żebym się nie pomyliła. K jak konkretny, O jak osobisty, S jak stawiający wyzwanie, M jak mierzalny, O jak osiągalny i S jak spisany. No okay. Być może dla kogoś z Państwa będzie to pomocne, to jest trochę takich cech dobrego celu. Mm-hmm. No i jak sobie wyznaczymy ten cel, to później warto, żebyśmy sobie, też zachęcam bardzo mocno do tego, żeby sobie to wypisać, pradawną, najskuteczniejszą metodą papier ołówek, wypisać sobie to, czego my potrzebujemy i zadajemy sobie dwa pytania. Co mam w sobie i wokół siebie, żeby ten cel osiągnąć? A czego nie mam jeszcze w sobie i wokół siebie, a czego potrzebuję do tego, żeby ten cel osiągnąć. Jak sobie to złapiemy, zmaterializujemy, zaakceptujemy, że tak jest, to wtedy no, jest to bardzo dobry punkt startowy do tego, żeby zacząć się właśnie na tym koncentrować, z tego bo korzystać. Plan. Dokładnie, bo łatwiej jest stworzyć plan. No i pamiętajmy, wsparcie, wsparcie, wsparcie. Jak się szukać tego wsparcia, wsparcia, wsparcia? No mamy dwa rodzaje wsparcia, merytoryczne i emocjonalne. No i to merytoryczne to są wszystkie te osoby wokół nas, które dzielą się swoją wiedzą, swoimi kompetencjami i doświadczeniem. Znowu analogia sportowa, w sporcie to będą na przykład trenerzy, psychologowie, dietetycy, lekarze, wszyscy ci, którzy gdzieś tam są obecni w tych tak zwanych sztabach szkoleniowych. I mamy wsparcie emocjonalne, czyli tak jak już powiedziałam wcześniej, to są te wszystkie osoby, które są taką naszą bezpieczną przystanią, gdzie możemy odnaleźć ciepło, spokój, zrozumienie i jak łatwo się domyślić intuicyjnie z tego, co powiedziałam, nie zawsze jedno wsparcie musi wykluczać drugie, bo dana osoba może stanowić i jedno, i drugie, więc szukajmy wśród bliskich, szukajmy wśród tych, którzy mają właśnie chociażby podobne cele i postanowienia do nas, szukajmy wiedzy, która też absolutnie nas w tym wspiera, żeby realizować te nasze cele w sposób i żeby nie wyważać otwartych drzwi, bo być może ktoś nam nawet, nie wiem, na YouTubie, czy gdzieś takich zupełnie ogólnie dostępnych miejscach może ktoś nam tą wiedzę udostępni. Jest taki jeszcze wątek, który chciałam poruszyć, znaczy jest kilka wątków, które chciałam jeszcze poruszyć. Ten się jeszcze wiąże z tym samodoskonaleniem, czyli porównywanie i punkty odniesienia. I właściwie zacznę od tego, że nie wiem, czy wiesz, ale pisałam pracę magisterską z psychologii sportu. Gdzieś mi mignęło chyba to, tak. Więc tak. Pisałam o syndromie srebrnego medalu, czyli o tym, że paradoksalnie srebrny medalista jest mniej szczęśliwy niż brązowy medalista. Chyba mówiłaś o tym w pierwszym odcinku tego podcastu, wydaje mi się, ale dobra, może się mylę. Nawet ja nie pamiętam, nawet co ja mówiłam tutaj w tym naszym sensie, jak byłam gościem, tak? Czy nie, jak prowadziłaś i gościnią była pani... Moja mama? Tak. Ja o tym mówiłam? Chyba tak. Znaczy, w ogóle nie pamiętam tego. W każdym razie,
Teza, którą próbowałam udowodnić i udowodniłam, była właśnie taka, że srebrni medaliści mają jakby większe poczucie porażki, mają paradoksalnie pewne poczucie porażki. W każdym razie porównują się ze złotym medalistą i ich punktem odniesienia jest to, że mało brakowało, a byliby mistrzami, podczas gdy brązowi medaliści skupiają się na tym, że mało brakowało, a w ogóle nie byłoby ich na podium, więc są właściwie równie szczęśliwi często, co złoci medaliści. I to wyszło niezależnie od tego, czy są to te konkurencje takie bezpośrednie, wiesz, niezależnie od tego, czy ktoś po prostu przybiegł na metę w takiej kolejności. Mam teraz taki proces w głowie, że taki geek mi się odpalił psychologicznie, mam po prostu 100 pytań, ale to już po nagraniu będę cię pytać, co, jak, gdzie, grupa badawcza i tak dalej. No więc generalnie rzeczywiście tak wyszło, że ten punkt odniesienia bardzo wpływa na to poczucie szczęścia i takiego spełnienia i generalnie poczucia sukcesu. Tak. I ja generalnie uważam, że sport to jest taka soczewka, to znaczy wszystkie te mechanizmy są takie same jak w życiu, tylko mówię dokładnie to samo, prawda? Zgadzam się w pełni. I moim zdaniem w życiu jest dokładnie to samo, że my też, nasze poczucie szczęścia jest bardzo subiektywne i bardzo uzależnione od tego, do czego to szczęście, do czego porównujemy to, co swoje osiągnięcia, nie wiem, status, pozycję życiową, wszystko. Tak. Wydawać by się mogło, że w życiu dużo łatwiej jest kontrolować te punkty odniesienia, no bo nie stoimy na podium, prawda? Nie jest tak, że patrzysz po prostu w górę, w dół. Ale wiesz, że my mamy dzisiaj w życiu takie podium i tym podium, do którego my się cały czas porównujemy, niestety jest przestrzeń mediów społecznościowych głównie. Absolutnie, absolutnie tak. I wydaje mi się, że rzeczywiście to powoduje, że my regularnie patrzymy do góry. W sensie porównujemy się z tymi, którzy nam się wydaje mają lepiej, osiągnęli więcej. Nie wydaje ci się, że tak jest? Tak. Tak uważam. Z jednej strony porównujemy się jakby w tej perspektywie osiągnięć, ale porównujemy się właśnie z powodu tego, jak różne osoby pokazują swój świat i siebie w mediach społecznościowych, na każdej niemalże płaszczyźnie wyglądu, statusu społeczno-ekonomicznego dzisiaj, tego, czy wystarczająco dużo podróżujemy, tego, czy jesteśmy wystarczająco uśmiechnięci. Czy mamy wystarczająco fajne życie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I dodatkowo, kiedy pomyślę sobie o tym, że dziś żyjemy jednak trochę w takich czasach instant, poszukiwania szybkich rozwiązań, nawet niekoniecznie łatwych, ale szybkich rozwiązań, narzędzi, które dadzą nam relatywnie szybką zmianę, no to myślę sobie o tym, że to jest dosyć, mówiąc wprost, niebezpieczne, ryzykowne połączenie dla takie, które niesie sporo ryzyk dla naszego poczucia wartości, dla naszej samooceny. No i chociażby właśnie dlatego, jak my postrzegamy to bycie tą, wracam do samego początku, bo myślę, że to się pięknie spina, bycia tą najlepszą wersją siebie. No. Tak. I co możemy tu zrobić twoim zdaniem? Bo moim zdaniem właśnie jest tak jak mówisz, że mamy tendencję porównywania się w górę, tak? Tak. I mamy te... Łatwo jest rzeczywiście, szczególnie w tych mediach społecznościowych, poczuć się jakby wszędzie wokół byli złoci medaliści. Dokładnie. A ty cały czas aspirujesz. Ale my przecież wiemy, że to jest... że to nie jest prawda. No ja zresztą sama wiem po sobie... No wydaje mi się, że wszyscy, że mówimy ciągle o tym, że życie nie jest tak, jak jest na Instagramie. Jak bardzo dużo bodźców się pojawia i bardzo dużo tego widzimy, to bardzo często rodzą się mimo wszystko w nas takie pytania, czy aby na pewno my to wiemy, a może rzeczywiście ci ludzie tak mają, nie? Może tak się da, skoro to są na przykład też osoby, które często, coraz częściej stawiane są w rolach autorytetów, a już szczególnie dotyczy to ludzi młodych, no to rzeczywiście wcale nie tak rzadko my jednak te punkty odniesienia utrzymujemy, albo one nam się pojawiają też czasami znienacka, kiedy trochę opuścimy taką, wiesz, gardę jednak tego pamiętania o tym, że to, co widzimy, niekoniecznie jest rzeczywiste. A odpowiadając na pytanie, co z tym zrobić i jak zaopiekować tę przestrzeń, niewątpliwie łatwo powiedzieć, oczywiście trudniej zrobić, ale szukać tych punktów odniesienia w rzeczywistości. Czyli chociażby szukać informacji zwrotnej od osób, które nas otaczają, które nas znają, które wiedzą, jaka jest rzeczywistość, żebyśmy nie oddalali się tak bardzo od tej realnej perspektywy. Przykład? Tenis. Zobacz, myślałaś kiedyś o tenisie w taki sposób, że to jest taka dyscyplina sportu, w której co tydzień właściwie tylko jedna osoba wygrywa, a reszta się czuje przegrana? Tak, ja bardzo często o tym myślę. I
I dokładnie dzieje się tak, jak rozgrywany jest finał turnieju, dużego turnieju, i to jest świetny tydzień, zawodnicy wykonują świetną robotę. Osoba, która przegrywa, to po pierwsze, kiedy oglądamy to na ekranie telewizora, widzimy, że na jej twarzy wcale nie maluje się radość i szczęście z tego, że właśnie jest druga, ale frustracja, smutek, czasami złość, rozczarowanie, wszystkie te emocje z tego katalogu. No i kiedy światła kamer gasną, to bardzo często tym osobom, w tych osobach pojawiają się te emocje, one je wyrażają, pojawiają się czasami łzy, bardzo, właściwie nawet nie czasami, ale bardzo często. I wtedy albo po jakimś czasie, kiedy to wszystko się osadzi, ta fala tych emocji, wiesz, przejdzie, te osoby zaczynają rzeczywiście myśleć o tej rzeczywistej perspektywie, realnej perspektywie. Dobra, to był dobry tydzień, grałem dobry tenis, poradziłem sobie w kilku naprawdę trudnych meczach, dużo punktów do rankingu, dobre pieniądze, bo przecież to też jest coś, co daje takie poczucie spełnienia i jest to okej. Okay. Ale też chociażby przychodzą te osoby ze sztabu szkoleniowego, które są z tym zawodnikiem cały czas i mówią od samego początku, rozumiem, że to jest trudny moment, jasne, ale to był bardzo, i tam się to zaczyna, to był bardzo dobry tydzień, to jest świetna wykonana robota, zobacz ile rzeczy poprawiłeś, ile jeszcze jest przed nami, za tydzień czy za dwa tygodnie masz kolejną szansę i tak dalej. Więc punkt odniesienia w postaci rzeczywistej perspektywy, którą przynoszą ci ludzie. Czyli lidera w życiu po prostu osobistego. No tak, każdy z nas, jak najbardziej. Bywamy w tych naszych wyzwaniach, które mamy, tak bardzo samotni czasami w naszych umysłach, w naszych głowach, kiedy budujemy te przekonania, czy próbujemy zaspokajać oczekiwania, że nie powinniśmy być samotni. To, co robimy tam sobie czasami, jest wystarczająco wymagające i trudne. Tak. Zgadzam się z tobą. I wiesz co, przypomniałam sobie naszą pierwszą rozmowę, która miała miejsce właściwie równo rok temu, bo to było po tym, jak ja taki opublikowałam post na Instagramie dotyczący depresji i takiego stereotypizowania depresji i tego, że nie powinniśmy tego robić, bo tak naprawdę depresja w ogóle nie wygląda tak, jak często nie wygląda, zwykle nie wygląda tak, jak nam się wydaje, jak to, że to jest po prostu ktoś, kto siedzi w kącie smutny. A mną powodowało, dwie rzeczy mną powodowały. Po pierwsze, że mój kolega odebrał sobie życie po Sylwestrze i nikt z nas nie wiedział, że mam miał depresję, bo bardzo skrzętnie ją przed wszystkimi ukrywał. A druga rzecz to, że w tym samym czasie pojawił się ten dokument o Harrym i Meghan. I w bardzo wielu artykułach pojawił się taki argument, że ona wymyśliła sobie swoją depresję i to, że była w złym stanie psychicznym, bo scena, w której ona płacze na kanapie, w tej scenie, w której ona płacze, za nią leży koc Hermesa. I wyszło na to, że właściwie drogi koc to jest jakiś rodzaj lekarstwa na depresję i po prostu nie da się mieć równocześnie drogiego koca i depresji. I pamiętam, że ty to u siebie też ten post mój podlinkowałaś i zaczęłyśmy korespondować ze sobą. Tak. I napisałaś mi coś takiego, że jest to bardzo duży problem też w świecie sportu, to ta stereotypizacja różnych zaburzeń psychicznych i że ten wizerunek sportowca jako kogoś niezniszczalnego ma bardzo podobny efekt jak koc Hermesa. Tak, dokładnie. Koc Hermesa też tam występuje. I myślę sobie i o sporcie, i o biznesie, i o innych środowiskach high performance, w których no jakby funkcjonujemy z takim założeniem, że w warunkach jakiegoś zwiększonego napięcia my maksymalizujemy nasz potencjał. Taka mogłaby być definicja tych środowisk. Czyli na przykład dochodzimy też do na przykład wyższego statusu społeczno-ekonomicznego chociażby. W przypadku sportu jest jeszcze to, o czym mówiłaś, czyli to, że postrzegamy często, jeszcze zbyt często, cały czas sportowców jak pewnego rodzaju herosów naszych współczesnych, ale też jako osoby, które powinny być takimi robotami, które właśnie w tych najtrudniejszych sytuacjach, kiedy ten potencjał tam maksymalizują, to nic ich nie naruszy i oni są po prostu jak ze skały. I to, co się dzieje w przypadku szczególnie zaburzeń nastroju, depresji, ale też zaburzeń lękowych, to kiedy taka osoba gorzej się czuje, po prostu doświadcza na przykład obniżenia nastroju i innych objawów, to ponieważ to, co ona robi, jest najczęściej takim podstawowym elementem tożsamości tej osoby. Ja sportowiec, ja pływak, ja menadżer chociażby, ja prezes.
myśli sobie o tym, że tym, co poprawi jej to samopoczucie, będzie więcej pracy. Tym, co jest tym podstawowym elementem tożsamości. Więc pracuje więcej. Więc chce poczuć się lepiej, pracuje więcej. Ale jeżeli bazowo coś się wydarzyło i coś się pojawiło i my na to nałożymy tę większą pracę, czyli większą eksploatację, właśnie bez tankowania chociażby tego paliwa, jego nie może być dużo, bo coś się wydarzyło, że doszło do obniżenia tego poziomu drastycznie, to nie ma szansy na powodzenie. Nie ma tak naprawdę szansy na to, żeby ten wynik w kolejnym takim checkpointie właśnie był lepszy. I jeśli się tak dzieje, że ten wynik jest gorszy, dochodzi do jeszcze większego obniżenia nastroju. I między innymi dlatego w tych środowiskach praca z zaburzeniami psychicznymi, nie jest to oczywiście wyłączny powód, ale jeden z kluczowych. I ten mechanizm, w jaki one powstają, jest tak wymagające, bo bardzo trudno jest tę spiralę przerwać. Rozumiem, że jakąś pomocą jest to, że o tych problemach mówi się coraz głośniej, że sportowcy też przyznają się do, jak to nawet brzmi, że przyznają się do obniżenia nastroju, tak jakby to było coś Justyna Kowalczyk kiedyś właśnie zwróciła na to uwagę, że co to znaczy się przyznawać. Po prostu zachorowałam, choruję, leczę się, prawda? Bo dokładnie trochę brzmi to w taki wstydliwy sposób. Na pewno duża zmiana nastąpiła, jeżeli chodzi o taką stygmatyzację i odczarowujemy z pewnością to, jak postrzegane są i kryzysy zdrowia psychicznego i w ogóle rola psychologii w naszym sporcie, w naszych życiach, w biznesie, w naszym rozwoju zawodowym. I to jest ogromnie cenne, między innymi właśnie dlatego, jak często osoby publiczne o tym mówią. Mhm. I tak zdarzają się takie komentarze, jak te o kocu Hermesa. Zdarza się też, że ciągle nawet w sporcie mamy osoby, które mówią o tym, że ta psychologia to generalnie jest bez sensu i tak jeszcze będzie. No i no, pamiętam, ile było komentarzy, jak Iga płakała po przegranym meczu z Pegulą i to... Tak. I już to, już wróżono jej teraz, że, tak. No koniec kariery, bo ewidentnie jest słaba psychicznie. Tak. Co jest, ale to wiesz jest co, to, no. Jak grała finał Rolanda Garrosa w 2023 roku i wygrała pierwszego seta dosyć zdecydowanie i przegrała drugiego seta i po tym drugim secie, bo mnie oznaczają na Twitterze wtedy, ja sobie mogę absolutnie poczytać o sobie dużo ciekawych rzeczy. Komentowano, że właśnie to już jest koniec, że się wysypała mentalnie, że to jest dramat, że jest słaba i dużo hejtu, a trzeci set wygrywa tego trzeciego seta. I naprawdę, ja mam screeny zrobione, bo to było niesamowite, że w ciągu 40 minut można było przeczytać tak skrajne opinie. Miałaś komentarze, że jest w ogóle gigantem mentalnym i niesamowicie sobie poradziła, więc jakby ciągle są te sytuacje. O tym mogłybyśmy tutaj sobie prawdopodobnie rozmawiać godzinami. I możemy. Bo wiesz, co jeszcze mnie w tym strasznie wkurza, że jak mężczyzna na korcie płacze, to jest wspaniałe. Ale akurat Iga o tym mówiła w wywiadzie ostatnio. Nie wiem, czy widziałaś, byłam z tego bardzo dumna, że poruszyła ten wątek, bo uważam, że to jest społecznie bardzo ważne. W ogóle dla nas wszystkich. To umknęło mnie, że właśnie wtedy, kiedy mężczyzna na przykład płacze po przegranym meczu, to okazuje ludzkie oblicze. Kiedy łamie rakietę, ze złości, ukazując jakby frustrację, złości, gnieść, to mu zależało i wtedy się używa takiego jakby kompletnie nieadekwatnego stwierdzenia, bo coś takiego nie istnieje, że wyraża sportową złość. Mhm. Bo co to jest w ogóle sportowa złość? Nie, złość po prostu. Kiedy robi to kobieta, to jest furiatką i nie panuje nad swoimi emocjami, a kiedy kobieta płacze po przegranym meczu, to rzeczywiście coraz, ciągle jeszcze tak jest. Dla uczciwości zaznaczam, nie zawsze, jasne, ale zdarza się to i naprawdę sportowcy to bardzo mocno odczuwają, kobiety uprawiające sport szczególnie, to wtedy taka kobieta, która płacze po przegranym meczu, jest histeryczką. Tak, to ciągle jest obecne. Iga o tym mówiła i bardzo właśnie cieszę się, że zwróciła na to uwagę, na te stereotypy dotyczące płci, reakcji, także w kontekście jakby ról społecznych, które pełnimy. Zobacz, w takim środowisku, które tak naprawdę powinno
być bardzo takie jasne, klarowne i wolne od tego, bo sport to sport, wynik to wynik, performance to performance, jednak ciągle to różnicujemy społecznie. I dokładnie tak samo dzieje się w innych dziedzinach naszego życia. Miałam ostatnio szkolenie dla kobiet, wspaniałe spotkanie i o tym właśnie rozmawiałyśmy z paniami, które zajmują wysokie stanowiska menedżerskie w biznesie, pracują w biznesie i powiedziały, że dokładnie z tym samym się zmagają. Ale myślę, że mimo wszystko, żeby już troszeczkę tutaj optymizmu nam wlać w te dyskusje. Rzeczywiście, szczególnie sport, no coraz częściej pokazuje i to właśnie duża zasługa sportowców, kobiet, mężczyzn, którzy uprawiają sport, którzy o tym mówią, o tym, że emocje są uniwersalne dla nas wszystkich, że każdy z nas potrzebuje regulacji emocji. Jedni robią to w taki, drudzy w inny sposób. Oczywiście regulacji zdrowej, strategii adaptacyjnych, czyli takich, które są, nie naruszają jakby przestrzeni innych osób i są akceptowalne też społecznie, ale tak powolutku, małymi kroczkami idziemy sobie do przodu. Te historie, które ja dosłownie, wiesz, stają mi tak przed oczami i się przewijają cały czas, kiedy my sobie tutaj rozmawiamy, no one wszystkie pokazują po prostu, jak bardzo aktualne jest to wyzwanie. I wiesz, też sobie teraz pomyślałam, na czym polega też różnica między tą złością i tym smutkiem szczególnie w przypadku sportowców, że ten smutek nie pasuje do tego wizerunku silnego, tego herosa po prostu. Absolutnie nie pasuje. Więc ta złość jest łatwiej wybaczalna, tak. bo to jest spójne. Tak. A ten smutek, no to znaczy, no żeby wygrywać, to musisz być silna. Jeśli jesteś silna, to nie płaczesz. Przestań się mazać. No, przestań się mazać, nie histeryzuj. Tak. A słuchaj, bo ty sama miałaś duże doświadczenie sportowe, byłaś, jak to się mówi, dobrze zapowiadającą się zawodniczką, żeglarką. Nie wiem, czy tam z tym zapowiadaniem się coś było na rzeczy. Ale czy ja dobrze zrozumiałam, że ciebie kontuzja wyłączyła? Tak, tak. Złamałam nadgarstek, kiedy miałam 18 lat i tak właściwie z dnia na dzień moja przygoda, moja sportowa droga w roli zawodniczki się skończyła. To był bardzo trudny moment dla mnie. No właśnie, chciałam zapytać ten trudny moment. Czy to był właśnie... Czy to był ten moment, w którym musiałaś znaleźć na siebie plan B, że wiązałaś przyszłość z tym? Wiesz co, jak dzisiaj sobie na to patrzę, to się tak zastanawiam, nie jest to jasne, ale mogłam tam już być blisko epizodu depresyjnego, to po pierwsze. Był to bardzo dla mnie trudny moment, dlatego że, tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, że sportowcy chociażby jak przychodzą do gabinetu, na przykład do mnie i pytam, kim jesteś, to oni w 95% odpowiadają, jestem pływakiem, tenisistką, sportowcem, kolarzem. Sport, nie wiem, mężem, partnerką, córką, bratem, sobą na przykład, to w ogóle byłaby taka wspaniała odpowiedź, tylko sportowcem. No i ja zdecydowanie postrzegałam się w ten sposób. Od 6 roku życia uprawiałam sport, pochodzę z Iławy, która położona jest nad najdłuższym w Polsce jeziorem. Żeglarstwo płynęło w moich żyłach, mówiąc poetycko, zdecydowanie. I w momencie, kiedy z dnia na dzień, tak jak powiedziałam, to marzenie się urwało w sposób drastyczny, bardzo wiązało się też z dużym urazem i takim medycznym po prostu kłopotem, to nie wiedziałam, tak, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i utknęłam i wówczas mój trener, chcąc trochę jakby załatać tę sytuację na CITO, tu i teraz, zaproponował mi wyjazd w roli trenerki na regaty w takim formacie podobnym do Mistrzostw Europy, drużynowych Mistrzostw Europy z młodzieżą. No i ja się zgodziłam, trochę dlatego, że i tak nie miałam, co ze sobą zrobić. Pamiętam, że miałam wtedy szansę zarobienia jakichś tam niewielkich pieniędzy i to byłaby moja pierwsza praca. I pomyślałam sobie, kurczę, jest to szansa na to, żeby jednak być blisko tego żeglarstwa, które no właśnie ja kocham miłością wielką. I się zgodziłam. Jak się zgodziłam, pojechaliśmy, wygraliśmy te regaty, to pomyślałam sobie, że to jest plan. Więc ja byłam w punkcie, w którym utknęłam, ale bardzo szybko, bardzo duże szczęście. Pomoc przyszła, bodziec przyszedł, który spowodował, że ja ten plan odnalazłam. I z psychologią było dokładnie tak samo, dlatego że ja jeszcze trenując miałam takie poczucie, że coś w tym sporcie jest takiego, co ja nie umiem tego nazwać, ale tam jest coś więcej niż wszystko to, co mi mówią trenerzy i ja chcę to zrozumieć, chcę się tego nauczyć. W tamtych czasach jeszcze nie było tak łatwej dostępności, dużej dostępności do różnego rodzaju źródeł i nie wiedziałam, o co chodzi. I potem, jak zaczęłam już pracować jako trenerka, ja pracowałam w tym zawodzie ponad 10 lat, to już wiedziałam, że jedne studia, studiowanie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, potem skończyłam psychologię, to już wiadomo było dla mnie, że chcę integrować te doświadczenia, więc tak to się potoczyło.
A czy to doświadczenie, to trudne, pomaga ci w pracy z psycholożki, z tak, zawodnikami? Tak, bardzo, ale tutaj jest kilka gwiazdek. Pierwszą jest to, że to nie jest takie proste, żeby takie doświadczenie było kapitałem, a nie obciążeniem. Szczególnie w zawodzie, który ja wykonuję, dlatego że uważam, że absolutnym obowiązkiem powinno być nie tylko dla psychoterapeutów, ale i dla wszystkich psychologów odbycie własnej terapii. Po to, żeby ten wewnętrzny świat emocji i przeżyć uporządkować. I ja to zdecydowanie zrobiłam, nie czułabym się w ogóle, w takim miejscu, żeby wykonywać ten zawód. Jakieś takie moje poczucie chyba rzetelności zawodowej tu się odzywa. Więc jest to mój kapitał, ale właśnie dlatego, że ja to uporządkowałam. No bo wyobraź sobie sytuację, w której tego nie robię. Ktoś do mnie przychodzi, kto jest w podobnej sytuacji kontuzji, która grozi zakończeniem kariery sportowej, bardzo łatwo mogłoby się zdarzyć tak, żeby to we mnie coś uruchomiło lub spowodowałoby, że zaczęłabym przekładać w jakiś sposób swoje doświadczenia na pracę z tą osobą. Natomiast no i wiele... Jakie to mogłoby mieć efekt na przykład? No wiesz, dużo takiego identyfikowania się różnych... Ale żeby to było za emocjonalne. Przeniesień na przykład tego typu, tak, tak. I za emocjonalne mogłoby sprawić, żebym też tego ja nie dźwignęła na przykład. Natomiast w trakcie tej mojej sportowej drogi, to nie tylko to doświadczenie, ale mnóstwo innych, dławiącego stresu startowego, lęku czasami, kontuzji właśnie, trudnych relacji, konfliktów w zespołach sportowych. To wszystko sprawia, że jak ktoś do mnie dzisiaj przychodzi i mówi, czy pani rozumie, mi zadaje mi pytanie i ja mówię, że tak, rozumiem, to w bardzo wielu, jeśli nie w większości przypadków, wiesz, ja siedzę w sporcie od 6 roku życia, tak czy inaczej, jak mówię, że rozumiem i wiem, o co chodzi, to nie jest w żaden sposób nadużycie, tylko ja naprawdę to wiem. I to jest ogromny kapitał. A jakie twoim zdaniem takie mechanizmy pracy z tego psychologa sportowego można by przełożyć na życie, w sensie jako taka rada? Mnóstwo i coraz więcej, bo no chociażby biznes coraz więcej analogii widzi bardzo do sportu, tego w jaki sposób ten wynik dominuje, to funkcjonowanie w obszarze zawodowym, to porównywanie się, o którym mówiłyśmy, właśnie perfekcjonizm. Taką radą na pewno mogłoby być to, żeby szczególnie właśnie w obszarze rozwoju zawodowego starać się robić to na własnych warunkach, w miarę możliwości, ale w takim fundamentalnym dbaniu o siebie. Czyli tak jak sportowiec, który właśnie nie ma tego paliwa, o którym sobie powiedziałyśmy dzisiaj, nie będzie w stanie wykorzystać swoich umiejętności technicznych, taktyki, zrealizować i zrobić szeregu innych rzeczy, żeby zagrać dobrze, pobiec dobrze. Tak samo my w naszym życiu, jeżeli nie będziemy mieć w naszym organizmie tego paliwa, też nie będziemy w stanie skutecznie funkcjonować. I mam tutaj na myśli, czy to pracę, czy prowadzenie satysfakcjonującego życia osobistego, no czy chociażby realizowania celów naszych, czy postanowień. Też myślę sobie o takim przemotywowywaniu się, wiesz, że to jest to, co ty też powiedziałaś, że przecież no taki tenis na przykład, to jest sport, w którym tak naprawdę większość osób każdego tygodnia przegrywa, tylko jedna wygrywa. Mhm. Czyli jest szansa, no przecież jest mnóstwo zawodników, zawodniczek, które uprawiają jakiś sport, bardzo rzadko dochodząc do tego ostatniego meczu finałowego. Oczywiście. A jednak musisz mieć ciągle w sobie motywację, żeby to robić. Dlatego zobacz, jak mówiłyśmy sobie o celach i o tym, że sam cel jest efektem naszej pracy. Dlaczego właśnie warto jest się skupiać na tym procesie, który do tego prowadzi. To także z tego punktu widzenia, jeżeli będziemy pracować, doskonalić się, rozwijać się, żyć sobie w oparciu o nasze mocne strony, zasoby, to zmniejszamy prawdopodobieństwo tego, że będziemy dokonywać takiej samowalidacji cały czas przez wyniki, które my osiągamy. To będzie większa szansa na to, abyśmy cały czas mieli determinację w sobie i motywację do tego, żeby robić to, co robimy. Żeby skupiać się na innych rzeczach niż na wyniku. Zdecydowanie. Gdybyśmy, przepraszam, jeszcze pozwolę sobie dokończyć, a w ogóle w tym wszystkim, gdybyśmy jeszcze znajdowali chociażby taką pozytywną odpowiedź na pytanie, dlaczego ja zaczęłam to robić, na przykład, dlaczego ja zaczęłam pracować w tym zawodzie, jak mi było na początku, co mnie do tego przyciągnęło, jak mi było, kiedy zaczynałam robić coś innego, tak, o czym mówimy w życiu, to często
I to jest wspaniałe. Jesteśmy jeszcze w stanie dołożyć jakiś taki fajny, emocjonalny komponent tego, co robimy, czyli tak zwany komponent pasji. Zobacz, jak pomyślimy sobie o dzieciakach, nie? Rodzice, dlaczego mówimy, że bardzo, ale to bardzo warto jest, aby rodzice pokazywali swoim dzieciom jak najwięcej form aktywności fizycznej, żeby to dziecko wybrało sobie taki sport, który samo chciałoby uprawiać. Dlatego, że jeżeli to dziecko złapie sobie coś, co rzeczywiście z jakiegoś powodu będzie dawało frajdę i to dziecko poczuje, że tak, to jest to, co ja chcę robić, bo się będzie dobrze czuło, bo poczuje, że jest może dobre w tym, co robi, bo może będzie fajna grupa wśród rówieśnicza, w której to dziecko będzie mogło funkcjonować i tak dalej, i tak dalej, a będzie fajny trener, fajny wychowawca, to jeśli będzie wzrastało w tym poczuciu, że to jest, no właśnie, celowo używam tego słowa fajne, to i wzbudzało pozytywne emocje, to nawet jeżeli dojdzie za kilka czy kilkanaście lat do takiego etapu wyczynowego trenowania, trzymając się cały czas sportu, ale bardzo zachęcam do przekładania tego na inne obszary funkcjonowania, to kiedy, tak jak powiedziałam, że zawsze przyjdzie, kiedy przyjdzie kryzys jakiś, to dużo łatwiej będzie w tym wytrwać i zostać, jeżeli będziemy to cały czas kojarzyć z tym, co po prostu było fajne dla nas. Czy to nasza praca, czy obszar naszych zainteresowań, czy nawet jeżeli wyznaczamy sobie postanowienie noworoczne w postaci podejmowania aktywności fizycznej i wybierzemy sobie nie siłownię, albo triatlon, który jest moda, tak? Mamy jakby modę na uprawianie triatlonu, czy bieganie. My generalnie nie lubimy biegać, albo nie lubimy bardzo wody, ale ponieważ jest to bardzo obecne jakby w naszym społeczeństwie, to wybieramy akurat to też nie jest najlepszy pomysł. Wybierzmy tę formę aktywności, która jest dla nas przyjemna, która też daje nam frajdę i fun. Warcaby nasze. Można kopać pod stołem na przykład. Nie, ale tak wiesz, myślę sobie, że to też jest warte zauważenia, prawda, że jeżeli właśnie pracujemy, mamy swój obszar aktywności zawodowej, zadawajmy sobie te pytania, dlaczego zaczęliśmy, co nas do tego przyciągnęło, co sprawiło, że to było to, co wybraliśmy, co nas z tym zainteresowało, to naprawdę buduje zasoby i to naprawdę pozwala utrzymywać motywację i determinację. A jeśli na te pytania odpowiemy sobie, jeśli nie będziemy w stanie odpowiedzieć sobie na te pytania, albo wyjdzie na to, że właściwie to wcale nie lubimy robić tego, co robimy? No tu mamy kilka opcji, no. Korzystamy sobie ze wspomnianej sieci wsparcia, możemy porozmawiać o tym z innymi. Możemy udać się chociażby na konsultację z osobą, która pracuje w obszarze chociażby psychologii wykonania. Możemy wreszcie być może zdecydować o tym, że warto jest dokonać po prostu jakiejś zmiany. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Chyba niestety musimy kończyć. O Jezu, wiem, mam jeszcze taką jedną rzecz na koniec. A będę mogła się rozgadać bardzo czy nie bardzo? Ile mamy czasu? Nie, no troszeczkę. No dobrze. Bo wiesz co, jeszcze takie, tak mnie korciło, żeby cię zapytać. Jaki twoim zdaniem jest polski kibic? Wymagający. Wymagający, sprawiedliwy powiedziałabyś, czy niezbyt? Uważam, że polscy kibice mają w sobie mnóstwo pasji. Uważam, że dla polskich kibiców sport w ogóle jest bardzo ważny, dlatego że w kraju, w którym doświadczamy bardzo wielu podziałów na bardzo wielu płaszczyznach, tak jak powiedziałam wcześniej o tej społecznej funkcji sportu, sport potrafi jednoczyć ludzi wokół danego wydarzenia, danej dyscypliny, czy danego sportowca. Natomiast to oznacza w praktyce, że bardzo łatwo przychodzi nam powiedzenie na przykład o sportowcu, że jest dobrem lub skarbem narodowym, co generalnie rzecz ujmując jest bardzo dużym obciążeniem dla tej konkretnej osoby. I no właśnie też nawiązuje... Sama tak myślę. że budzi to, wzbudza to oczekiwania, prawda? I w ramach realizowania tej społecznej funkcji sportu dzieje się tak, że jeżeli ten sportowiec, mówiąc kolokwialnie, nie dowozi tego, czego chce ten kibic i tego, że przecież dawał mi te pozytywne emocje, dobrze mi było, kiedy oglądałem, jak ten sportowiec wygrywał, to nie chcę... I przede wszystkim ja miałem poczucie sukcesu. Oczywiście, bo się identyfikuję, bo mnie to jakby zbliża i cieszę się, że jestem Polakiem czy Polką, no to ja oczekuję tego cały czas, żeby dostarczał mi ten ładunek. Kiedy tego nie robi,
budzi to moją frustrację i niezadowolenie być może czasami. No a wiesz, kiedyś mówiłyśmy o tym, że kiedyś przy Rosole i Schabowym oglądało się i nie ukrywajmy, komentowało się też skoki narciarskie. Dzisiaj można skomentować w internecie i dzieje się tak bardzo często, dlatego między innymi sportowcy doświadczają coraz więcej hejtu, no tak, czasami cyberprzemocy, dać upust. I trafić na te komentarze, oczywiście, które oczywiście, że tak. Jednak zamknięte w tych czterech ścianach. Więc wiesz, można byłoby znowu długo na ten temat dyskutować, bo to cały tutaj socjologiczny i społeczny w kontekście psychologii wątek ma miejsce. Niemniej uważam, że polski kibic ma ogromnie dużo pasji w sobie, jest ogromnie wspierający, ale bywa też bardzo wymagający i czasami nie do końca sprawiedliwy wtedy, kiedy kierują nim te jego emocje i ta tożsamość wychodzi na pierwszy plan. Jak sobie z tym poradzić, żeby nie popaść w trudny nastrój? Ale będąc kibicem, czy będąc sportowcem? Nie, będąc sportowcem. Robić swoje. Odnosić się właśnie do tych punktów odniesienia, o których mówiłyśmy, które są adekwatne, które są rzeczywiste. Skupiać się na sobie. To jest właściwie dobra puenta, bo tu można powiedzieć wszystko to, o czym dziś mówiłyśmy. Budować swoją zdrową pasję, uprawiać sport na własnych warunkach i pamiętać, że oczywiście sportowcy wiedzą o tym, że robią to także dla ludzi, żeby dawać im ten pozytywny ładunek i pozwalać im, dawać im szansę na to czucie się dobrze. Rozumieją to, że te emocje kibiców nie są też do końca adekwatne, czy trudno jest to odłączyć? Czasami troszeczkę zapominają właśnie wtedy, kiedy chociażby wraca to pytanie, co ludzie powiedzą, wtedy zdarza się, że się temu poddają, buduje to z pewnością większe napięcie, wyższy poziom stresu, natomiast też naszym celem w pracy specjalistów takich jak ja jest to, żeby zachęcać sportowców, żeby wrócili z tej drogi, żeby jednak funkcjonowali w tej rzeczywistości. Właśnie tak, ja lubię to nazywać uprawianiem tego sportu na własnych warunkach mimo wszystko. To jeszcze ostatnie słowo w takim razie do kibiców. A ja się czuję kibicką, pełną gębą. Jak właśnie, jak być dobrym kibicem w takim razie? Takim właśnie wspierającym, takim, który będzie miał pozytywne przełożenie na sportowca, któremu kibicuje. Ja to jednak, jak powiedziałaś, że ostatnie słowo do kibiców, to najpierw mi tak przeszło przez myśl i wypowiem to zdanie, że dziękujemy, że jesteście. To po pierwsze. A po drugie, wspierajcie, bo to jest ważne dla sportowców i to bywa jedno ze źródeł siły, szczególnie w trudnych momentach. Ale bądźcie wyrozumiali, pamiętając, że sportowiec to jest przede wszystkim człowiek. Bardzo mądra puenta. Daria, bardzo ci dziękuję. Życzę wam morza sukcesów w ja tym roku. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. I tobie, i Idze, i twoim innym sportowcom, o których mówisz mniej otwarcie, nie wiem, oni się... Bo nie mogę. Bo oni się tak ukrywają. Bo nazywają nas tak, tajemnica zawodowa. Ale życzę wszystkiego dobrego wszystkim wam po prostu. Bardzo, i będziemy oczywiście z zapartym tchem śledzić wasze dalsze poczynania. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękujemy ci za wysłuchanie tego odcinka. Wspólnie tworzymy przestrzeń, w której każda kobieta może czuć się usłyszana i inspirowana. Jeśli doceniasz naszą pracę, prosimy o chwilę, żeby ocenić nasz podcast i podzielić się swoimi myślami na temat tego odcinka na Instagramie lub Facebooku Jest Biżuteria. Twoje opinie są dla nas niezwykle ważne. Razem tworzymy lepszy świat dla kobiet. Do usłyszenia.